Dzienny dom pobytu Senior Plus powstał w styczniu tego roku i zapewnia miejsce 20 osobom, które ukończyły 60 rok życia i są nieaktywne zawodowo. Są to dwa warunki, które trzeba spełnić, aby dołączyć do naszej grupy. Celem istnienia tej placówki jest zapewnienie mile spędzonego czasu seniorom od godziny 7:30 do godziny 15:30. Zapewniamy codzienny, ciepły posiłek, jak również bezpłatny dojazd z Lubawki do Bukówki. Zapewniamy też seniorom codzienne zajęcia ruchowe. Codziennie prowadzona jest terapia zajęciowa. Obejmuje różnorodne dziedziny aktywności. Mamy więc zajęcia rękodzielnicze, kulinarne, biblioterapię, różne zajęcia aktywizujące muzycznie. Organizujemy też zajęcia z dziedziny psychologii. Część z nich prowadzona jest przez naszą panią psycholog, ale zapraszamy również specjalistów z zewnątrz. Nasi seniorzy biorą udział w cyklicznych zajęciach z samorozwoju i motywacji, które łączą różne aktywności, na przykład teatralne, psychologiczne i inne. Nasza praca w placówce opiera się przede wszystkim na słuchaniu naszych uczestników. W oparciu o ich potrzeby organizujemy różnorodne zajęcia edukacyjne, kulturalne, jeździmy na wycieczki i to co najmniej raz w miesiącu. Zwiedzamy ciekawe miejsca, oglądamy filmy, odwiedzamy filharmonię, jeździmy do teatru czy na różnorodne imprezy organizowane w gminie lub regionie. Zapraszamy też do nas ciekawe osoby, twórców, artystów różnych dziedzin, ale również osoby, które dzielą się z nami swoimi doświadczeniami, umiejętnościami. Urządzamy ogniska i zabawy oraz celebrujemy święta indywidualne, imieniny lub urodziny. Nasi uczestnicy mają również opiekę pielęgniarską, czyli monitorowany jest ich stan samopoczucia i zdrowia. W miarę możliwości pomagamy też w rejestracji do lekarzy specjalistów czy w rejestracji na badania. W ramach tych zajęć odbywają się warsztaty z dziedziny profilaktyki zdrowotnej czy dietetyki. Teraz do kościoła, prawą ręką dotykamy do podłoża. I wracam, i w lewo. Wracam, prawo. Zajęcia w Domu Seniora Plus w Bukówce odbywają się dwa razy w tygodniu. Są to zajęcia grupowe oraz indywidualne. Zajęcia grupowe prowadzone są na sali. Ćwiczymy po to, aby nasi mieszkańcy czy też pensjonariusze mogli jak najdłużej cieszyć się samodzielnością, żeby nie mieli dolegliwości bólowych. Ćwiczenia indywidualne prowadzone są odrębnie, każdy już może skorzystać z tych ćwiczeń na podstawie skierowania, gdzie możemy zrobić i kinezyterapię, czyli tak jak wcześniej wspomniałem, ćwiczenia, masaż oraz fizykoterapię. Taka osoba, która po takim ćwiczeniu to czuje się lepiej? Nasi pensjonariusze zachwyceni są ćwiczeniami, zachwyceni są gimnastyką, uwielbiają ćwiczyć. Te ćwiczenia powodują, że ich dzień staje się o wiele łatwiejszy. Pokonują trudności dnia codziennego z łatwością. Nie skarżą się na dolegliwości bólowe, dlatego chętnie z nami ćwiczą. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy. Pani Zosiu, proszę powiedzieć, jak pani się czuje w Domu Seniora w Bukówce? Aha, ja bardzo się dobrze czuję. Dobrze się czuję i jest mi tak, to mi odpowiada. Naprawdę, bo w domu nie mam tam zajęcia, tam zawsze coś sobie znajdę do roboty, ale tu idę do ludzi i jestem taka, że ze wszystkim pogadam, to im śpiewam, to im gadam, rozmaite tam kawałki, lubią mnie, ja ich też lubię. Naprawdę mogę powiedzieć, że wszystko okej, wszystko sprawne, jestem dumna z nich, w ogóle z tego wszystkiego, co tutaj dostajemy. Robimy sobie różne tam takie ozdóbki, jak była Wielkanoc, to piękne palmy żeśmy robiły. Dobre, udało się. Dostaliśmy nawet nagrodę i konkurs taki. Na Wielkanoc śniadanie żeśmy sobie robiły, takie wspólne, ładne, elegancko. I wszystkie te nasze opiekunki nas pomagają i uczą nas, a my ich uczymy z kolei, bo jednak jesteśmy starsze, to w praktyce i jesteśmy już takie dokształcone. Aby zasilić nasze szeregi, wystarczy po prostu zadzwonić do nas lub przyjechać busem, który wyjeżdża z Lubawki o godzinie 9. Po rozmowie z nami i z pracownikiem socjalnym
po załatwieniu formalności można już przyjeżdżać codziennie. Potrzebnych informacji udzielimy telefonicznie, na spotkaniu u nas w Bukówce albo w miejsko-gminnym ośrodku pomocy społecznej.